15 kwietnia. Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdział 24, wersety od 13 do 35. Kolejni ludzie zmartwychwstania to dwaj uczniowie idący do Emaus. Chciałoby tak się może powiedzieć, człapiący do Emaus. Rozgoryczeni, zniechęceni, tak naprawdę uciekający z miejsca porażki. Tam, gdzie tłum wiwałtował na cześć Jezusa, tam, w tym samym mieście, według uczniów, Jezus poniósł totalną klęskę. Równocześnie była to klęska ich, życiowy zawód. Zaangażowali przecież czas, swoje siły, zaangażowali część siebie i wszystko okazało się daremne. Z tymi myślami, z tymi emocjami uciekali z miejsca porażki. Może w twoim życiu też tak jest, że uciekasz. Uciekasz przed sytuacjami, uciekasz przed miejscem, uciekasz przed osobami. Jezus towarzyszy uczniom. To ciekawe, że idzie najpierw razem z nimi, dołącza się. Idzie w przeciwnym kierunku niż chciałoby się pójść. Nie zmienia ich trasy, ale im towarzyszy. Podobnie jest z nami. W momencie porażki, w momencie zawodu Jezus jest przy tobie, przybliża się do ciebie i idzie z tobą, który uciekasz. Tak jakby godził się przez jakiś czas iść w niewłaściwym kierunku. To jest niesamowite. To nie była dobra droga do Emaus, ale Jezus zgodził się iść nią razem z tymi, którzy przeżywają porażkę. I Jezus idzie z tobą także, wtedy, kiedy przeżywasz porażkę. Nawet jeżeli uciekasz i nie idziesz we właściwym kierunku, kiedy wydaje ci się, że wszystko jest do niczego, bez sensu i stracone, Jezus towarzyszy ci. Potem zaczyna rozmowę. Jezus prowokuje nas do tego, żebyśmy powiedzieli, co jest w naszym sercu. I uczniowie się zatrzymują. Zatrzymują, żeby opowiedzieć. Więc i ty zatrzymaj się. Opowiedz Jezusowi o swojej życiowej klęsce, o zawodzie, o tym, co jest w głębi twojego serca, przepełnionego żalem, poczuciem straty i bólem. Powiedz to Jezusowi. Jezus słucha. Jezus słucha i zaczyna powoli, powoli tłumaczyć, dlaczego tak się wydarzyło. Jezus powoli nadaje sens temu nawet, co wydawało się totalną klęską, krzyżem. I nagle to właśnie, co jest klęską i po ludzku krzyżem hańby, staje się krzyżem zwycięstwa, krzyżem realizacji Bożego zamiaru, krzyżem, który staje się w tym momencie punktem zwrotnym. I trzeci moment, kiedy już są zmęczeni tą drogą, tym narzekaniem, zatrzymują się na nocleg, zapraszają Jezusa. I ty, kiedy już jesteś zmęczony, kiedy już naprawdę dzień się kończy, kiedy już masz dosyć, zaproś Jezusa. Zaproś, aby wszedł z tobą w to miejsce, w tę przestrzeń, gdzie ty będziesz spał. Może gdzie nie będziesz mógł spać, gdzie nie umiesz zasnąć, nie potrafisz tego zrobić. Wtedy Jezus przychodzi i zostaje. I wtedy daje się też poznać tobie, tak jak dał się poznać tym uczniom, którzy nie potrafili sami sobie poradzić, ale dzięki Jezusowi rozpoznali sens, cel nawet tej porażki, nawet tego, co najgorsze w ich życiu mogło ich spotkać. Nagle z Jezusem nabiera to innych kolorów, innej barwy i innego znaczenia. Kiedy uciekasz, zatrzymaj się, porozmawiaj z Jezusem. Zaproś Go do siebie. I wtedy miejsce klęski staje się miejscem zmartwychwstania. Ty z człowieka przegranego stajesz się człowiekiem zmartwychwstania.